Witamy w programie Piłka Nocna. Trener Andrzej Strzelał. Dobry wieczór. Oraz Krzysztof Stanowski. Będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło w kraju i na świecie w piłce nożnej. Aczkolwiek na początek zapytam, czy pan trener Andrzej Strzelał nigdy nie chciał być prezydentem? Nie, niestety nie uważam, że do tego trzeba być. Polska przygotowanie przede wszystkim. Ale kiedyś naprawdę napisano, wiesz, tam na murze Strzelał, idź tam wreszcie na prezydenta, zostaw już to legię w spokoju. Rozumiem, czyli taki formie, komplement, tak. Ale nie do końca. Nie do końca, zgadzam. Rozumiem. Jeśli ktoś nie pamięta, na czym ten program polega, no to szybko przypominam, będziemy omawiali to, co się wydarzyło się przez weekend na boiskach piłkarskich, jednocześnie odbierając od was telefony. Panie trenerze, dla pana wydarzenie tego weekendu piłkarskie? W zasadzie u nas cała liga jest tak ciekawa i tak absorbująca, że ona w całości jest w sumie zastanawiająca, zniewalająca i zawsze mówię, że nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Może jest zauroczony, ale no żyjemy to, żyjemy z piłki, żyjemy piłką i staramy się tej piłce pomóc. Takie jest nasze zadanie. I stąd te wszystkie uwagi i nasze rozmowy zmierzają w tym kierunku. Legii brakuje już tylko jednego punktu do Mistrzostwa Polski. Nieważne, w którym meczu go zdobędzie. Może to być najbliższa kolejka w Poznaniu, ale może być to dowolny późniejszy mecz. Tak naprawdę tu sprawa jest rozstrzygnięta, przyklepana na pewno tak. Nie ma o czym mówić. Jednocześnie chyba wyjaśniła się sprawa tego, kto spadnie z ligi. Korona i Arka Gdynia przegrały swoje mecze przy zwycięstwie Wisły Kraków i Wisły Płock. To oznacza, że ta strata już jest no niemalże niemożliwa do odrobienia. Tak, tym bardziej, że oni grają jeszcze między sobą. Muszą się spotkać, więc będą sobie wzajemnie punkty chcąc, nie chcąc, ktoś musi te punkty stracić. Sądzę, że tak, ale trzeba naprawdę z szacunkiem podejść do całej trójki spadkowiczów. W sensie dlaczego? Mówię, trener, ja mówię teraz o zawodzie trenera. Ja o tym zresztą pisałem, że podjęli się tej trudnej pracy. Tam, gdzie mnie chcą, tam do pracy idę. Tak, ale no nie każdy się musi, prawda, zgodzić. A nie, jeżeli stawowo wraca po 6 latach. To miał do pracy, 6 lat bez pracy? No nie, ale bardzo, bardzo decydują. Taki był moment dla mnie, bo w najgorszej sytuacji w sumie był pan Mamrot, bo on w zasadzie dopiero wszedł do pracy na 2 tygodnie przed inauguracją rozgrywek, a jednocześnie człowiek, który no, odniósł określony sukces po Michale Probierzu w Jagiellonii i zajął naprawdę, spisywał się w moim odczuciu, że jest to bardzo rozsądny, stonowany, zdroworozsądkowy człowiek, posiadając odpowiednią wiedzę do poprowadzenia zespołu w ekstraklasie. Mamy pierwszy telefon. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Kuba Zolów. I może nie mam tego stricte piłkarskiego na dzisiejsze pytania, ale mam pytanie do trenera Strzelała. Powiedz, że jestem właśnie świeżo po przeczytaniu pańskiej książki i no po prostu ukłony, jakby można by jeszcze bardziej powiedzieć. No przede wszystkim szacunek za naukę. I mam takie pytanie, ponieważ bardzo przyjemnie się pana trenera słucha, ogląda w telewizji, a czytając książkę miałem takie wrażenie, że podczas niektórych pytań odpowiadał pan strasznie, że tak powiem, króciutko, tak nawet nie jednym zdaniem. Czy to było tak ustalone odgórnie, czy to była taka pańska decyzja? Ale w której sprawie, o której sprawie precyzyjnie pan, żeby mnie dopytać, chciałbym pan odpowiedzieć, bo ta książka zawiera w zasadzie to, co powinna zawrzeć. Mianowicie miała zorientować czytelnika, bo jest wiele publikacji z ludzi, którzy pracowali ze świętej pamięci Kazimierza Gruszki ze sztabu i żeby mieli czytelnicy, powiedzmy sobie, swój własny osąd na podstawie swojej własnej wiedzy, obserwacji tego, co podawały, prawda, media, zarówno felietoniści, ludzie na co dzień piszący o piłce, bądź telewizje, które komentowały mecze. Ja tam przekazałem to wiadomości, żeby wreszcie ludzie zrozumieli, jak ta piłka funkcjonowała w tych, powiedzmy sobie, nierealistycznych czasach, no, nierealistycznego systemu państwowego, w jakim wtedy byliśmy. Dziękujemy bardzo. Dobry. Dziękujemy bardzo za telefon. Wydarzeniem tego weekendu na pewno dla polskiej piłki była 3. z rzędu korona króla strzelców Roberta Lewandowskiego. Wiedzieliśmy, że ta korona będzie, no ale już została przypieczętowana w ten weekend kolejnym trafieniem. Tu widzimy, że to już w ogóle 5. raz, gdy w Bundeslidze Robert Lewandowski zostaje królem strzelców. Nieprawdopodobne osiągnięcie. No i jednocześnie mamy smaka na złotego buta. Nie ma co ukrywać, bo nigdy w historii Polak złotego buta nie dostał, a mówiąc szczerze, dostawali przedstawiciele bardzo wielu państw, prawda? Państw, bo kiedyś każda bramka w każdej lidze była tak samo, tyle samo warta. Tak, teraz Cypryjczycy byli, Kajfas chyba, jeśli pamiętam, no, 43 bramki, 47. Zaraz to znajdziemy wszystko sobie. Tak. Natomiast
Kto dzisiaj ściga Roberta Lewandowskiego? Ściga w zasadzie już tylko Ciro Immobile. Tylko Ciro, tak, z Lazio, tak. Mhm. Można powiedzieć, że to jest jedyny zawodnik, który ma szansę. 10 meczów mu zostało, więc te szanse są dość spore, nawet bym powiedział. Leo Messi nie ruszył w pogoń. Na razie zadowala się asystami. Cristiano Ronaldo... To już nie? Chyba już na pewno nie w tym momencie. Więc patrzymy z niepokojem w stronę Immobile. Wczoraj bramka z rzutu karnego przeciwko Fiorentinie. Sądzę, że tak. No, biorąc pod uwagę, wchodzi Robert Lewandowski, już nie będziemy mówili wszystkiego o nim, co można powiedzieć, że wielu ludzi o tym pisało. Genialny, wspaniały piłkarz, świetna osoba w ogóle do pokazania, nawet będzie po zakończeniu kariery, jak on do tego doszedł. Zawodnik, który odszedł między innymi, prawda, z Ligi, poprzez Pruszków, prawda, Lecha Poznań, Borussię Dortmund do Bayernu. Uważam, że bardzo mądrze zrobił, wielokrotnie byłem nawet zapraszany, żeśmy o tym decydowali. I tutaj w takiej rozmowie chyba z Maćkiem Iwańskim, między innymi w studio, że dobrze, że pozostał w Bayernie. Wielki zawodnik, wspaniała postać, przykład wzorowego zawodnika, profesjonalisty, codziennego, systematycznego treningu, doskonalenie swojego ciała i swojego rozumowania, do czego ja jestem potrzebny na boisku kolegom, bo bez nich sam nic nie zrobię. Tak jak się zawsze mówi o Dejna, Lubański, Boniek, bo te osoby się zapisały, powiedzmy, tymi złotymi zgłoskami, żeby nie miał wszystkich innych, jak prawda Koska, Szymkowiak, tak możemy wymieniać wiele jeszcze, prawda, nazwisk, to rzeczywiście Robert, no, pięknie zapisuje to swoją karierę i gdyby tutaj tą piłkę zdobył, to jeszcze mu tylko by brakowało wygrania Ligi Mistrzów, a będzie to arcytrudne przy tym, prawda, nowym systemie, prawda, po koronawirusie, jak będzie to rozgrywany, bo to jednak będą nieco inne rozgrywki niż te, które były do tej pory. Ale ma szansę na to, bo Bayern, jeżeli utrzyma formę, a sądzę, że trener Flick już ma przygotowany w tej chwili program, jak wypełnić tą przerwę, kiedy zacząć, ale będzie to bardzo trudne. Z kim grać, żeby wejść znowu w bardzo wysoki, prawda, rytm i dobre tempo gry i płynność gry. Będzie miał duży kłopot w tej Bayern. Ale podziwam pamięć, rzeczywiście Cypryjczyk Kajafas z Omonii, tak, Nikozja zdobył złotego buta w sezonie 75-76. Strzelił wówczas 39 goli. Innego Cypryjczyka już nie widzę. Ale w ogóle, Krzysztof, bo tak wracając, bo dobrze ten temat poruszyłeś i są pytania tutaj w tej materii, to również powinno istnieć. Bramki powinny być podzielone przez ilość meczy, bo przecież inaczej. Tak, to jest bardzo istotne. Liga hiszpańska, Liga włoska, to jest więcej kolejek. Więcej kolejek, także są większe szanse. To prawda. Jeszcze tylko dodam, że z przedstawicieli takich dziwnych piłkarsko krajów, no to złotego buta ma na przykład Ormianin Arsen Avetisian, który grał wówczas w Homentenmen Erywaniu. 39 goli w sezonie 9-4-9-5 oraz Gruzin Zwiat Endeladze występował w Zestaponii w sezonie 9-5-9-6, czyli w ogóle rok po roku najpierw Armenia, potem Gruzja cieszyła się ze złotego buta, no, a potem już, gdy zmieniono zasady, tak, współczynniki, kiedy wprowadzono, to się skończyło. To już wiemy, co było dalej. Ronaldo z Messi zmonopolizowali ten wyścig. Tak naprawdę Messi ostatnio 3 razy z rzędu miał złotego buta. W ogóle ma tych złotych butów chyba 6. No tak, kto się do nas zadzwonił? Halo? Halo, dobry wieczór, Wojtek Lublin, pozdrawiam. Miło mi szczególnie, że mogłem się zadzwonić, kiedy obecny jest pan trener Strejlał. Mam jego biografię na półce, była to świetna książka do czytania swojego czasu, bo była taka świeża, pamiętam jeszcze czasy, kiedy był trenerem reprezentacji, zupełnie inne spojrzenie na to, to co widziało się wtedy w telewizji i tak jakby od kuchni pewne elementy można było w tej książce doczytać. Natomiast takie pytanie do trenera Strejlała, jak pan ocenia szansę, właściwie uważam, tylko jednego polskiego klubu, który ma szansę na awans do fazy grupowej, czyli Legii Warszawa. I mówię tutaj raczej o Lidze Europy, a nie o Lidze Mistrzów, bo no, tam losowania i rozstawienie jest bardzo, bardzo trudne. Czy pan uważa, że w tym sezonie ta niemoc zostanie przełamana i doczekamy się w końcu powrotu do polskiego klubu do rozgrywek grupowych? No, wbrew pozorom, mimo że Legia rzeczywiście zdominowała w tej chwili, jeżeli chodzi o naszą ekstraklasę,
nawet ostatnie spotkanie mistrza Polski Piasta Gliwice z wicemistrzem, jakim była Legia, jest jakoś pierwszą odpowiedzią, że będą duże kłopoty. Strata już dwóch zawodników, rzeczywiście, jakim niewątpliwie jest kontuzja, prawda, Kante i Wesowicza, już postawiła, powiedzmy sobie, pewną tamę, plus oczywiście psychologia, ilość zdobytych punktów, że w zasadzie chcemy wygrać, bo gramy na własnym boisku, ale wcale nie musimy. Troszeczkę się inaczej układa gra, troszeczkę jest inna płynność gry. Ja sądzę, że będzie to bardzo trudne zadanie, bo nie wiadomo, czy w ogóle ci dwaj zawodnicy wrócą. Podejrzewam, że chyba mogą nie wrócić na same mecze eliminacyjne. I w tym momencie ten skład, jaki jest w tej chwili, trudno powiedzieć, jak to się potoczy jeszcze, jeżeli chodzi o okienko, prawda, transferowe. Jak w ogóle, nawet gdyby ktoś przyszedł, to na ile taki zawodnik może wejść do drużyny, jak będzie się rozumiał z pozostałymi partnerami, to jednak jest gra zespołowa i rzeczywiście tacy ludzie, a tak jak w tej chwili pan Krzysztof Stanowski, przy, prawda, mojej pomocy, żeśmy zreferowali tutaj Lewandowskiego, nawet wybitny zawodnik, jak przychodzi do klubu, też musi mieć pewien określony czas i zawsze dawałem ten przykład Maradony w Barcelonie i potem dopiero eksplozji jego dalszego wielkiego, prawda, wielkich umiejętności, wielkiego talentu dopiero w Napoli, kiedy osiągnął szczyty swoich umiejętności klubowych, kiedy zdobył wszystko. Chciałem się tylko wtrącić, powiedział tak, pan trener, że Legia zmonopolizowała trochę tą ligę, natomiast trzeba też zaznaczyć, że no, inne ligi też się kończą i na przykład Olympiakos Pireus czy Maccabi Tel Awiw wygrywają mistrzostwa w swoich ligach bez ani jednej porażki. To świadczy o sile drużyny. Legia tych porażek w sezonie ma 8. Powiedziałbym nawet za dużo, bo przypomnijmy, że ubiegający się o tytuł wicemistrza Polski Lech Poznań, dzisiaj kolejny remis, prawda, 2-2, ma o jedną porażkę mniej, bo chyba 7, jeśli mi pamięć nie myli. Tak to wygląda dokładnie na dzień dzisiejszy, ale uwaga bardzo słuszna, Krzysztof, jest za dużo. Jeżeli chodzi o 30, na 30, powiedzmy sobie 7 kolejek, bo tyle będzie. Na dzień dzisiejszy, powiedzmy, mamy 33 kolejki i 8 porażek poniosła Legia, to jest na pewno stanowczo za dużo, chociaż i tak w tej chwili nikim nie zagraża, jeżeli chodzi o tytuł mistrza Polski. Już mówię, ile dokładnie porażek ma Lech Poznań. Rzeczywiście 7. Piast Gliwice jest na razie drugi w tabeli. Mają tyle samo punktów, ale Piast zakończył wyżej sezon zasadniczy i ma tych porażek aż 11. Kto się do nas zadzwonił? Halo? Dobry wieczór, witam serdecznie. Kazik z Iławy, mam po raz kolejny przyjemność dodzwonienia się do państwa. Witam serdecznie panie Krzysztofie, witam trenerze. Zawsze zadawałem pytanie, ale dziś no, chciałbym się podzielić twoją refleksją dotyczącą spotkania Legii Warszawa z Piastem Gliwice, czyli meczu odwołanego kickiem tej kolejki. I odniosę się do słów trenera Bukowicza, z którymi całkowicie się zgadzam, jeżeli chodzi o sędziego Szymona Marciniaka. Trener na pomeczowej konferencji powiedział, że naprawdę niewiele brakuje sędziemu Marciniakowi, żeby podyktować przeciwko Legii rzut karny, rzut wolny. I w rzeczywistości ja osobiście, jest to moje subiektywne zdanie, odbieram to tak w rzeczywistości jak trener Bukowicz, czyli naprawdę niedużo potrzebował sędzia Marciniak, żeby w tym spotkaniu no, podyktować ten rzut karny. Aczkolwiek też dodam, że ta żółta kartka druga dla Romaniuka troszkę też wyglądała niezasłużenie. Dużo błędów w tym spotkaniu popełnił Marciniak. Trzeba wspomnieć również o sytuacji Wietecki, być obiektywnym w tym, gdzie też zasługiwał na żółtą kartkę pod koniec spotkania. Mecz do końca może nie zachwycił, aczkolwiek to, co Legia chciała, czyli nie przegrać tego spotkania, no zapewne myśleli o 3 punktach, ale ten jeden punkt też już zbliżył całkowicie przy dzisiejszym remisie do Mistrzostwa Polski. Z tego się bardzo cieszę i to, jeżeli chodzi o moją refleksję, to tyle. A jeszcze chciałbym zadać pytanie, oczywiście to jest takie tylko w sferach domyśleń, w sferach rozmów dziennikarzy i tak dalej, bo konkretów nie ma. Czy myślicie panowie, czy Arkadiusz Milik odejdzie z Napoli, czy to będzie Atletico Madryt, czy jeszcze może Juventus Turyn wejdzie do gry? Dziękuję i pozdrawiam serdecznie, super program. Dziękujemy. Ja tylko dodam, że czerwoną kartkę dostał Rymaniak, nie Romaniuk. Tak. Rymaniak. Podobnie, ale nie to samo. Ja sądzę, że tak. Zawsze ja sam zresztą miałem wielokrotnie zastrzeżenia do pracy sędziów, dlatego mnie potem zaproponowano, żebym sam został szefem sędziów i robiłem to 1,5 roku. A ja mam zastrzeżenia i nikt mi nigdy nie zaproponował. A właśnie, to widzisz. Ja sądzę, że tak jak zawodnicy, my trenerzy, prezesi, właściciele popełniamy błędy, również sędziowie no nie są skażeni tym, że wszystkie decyzje, jakie podejmują, są decyzjami naprawdę rzetelnymi, uczciwymi.
mają, powiedzmy sobie, powody takie, że oceniają nieraz inaczej niż my widzimy. Ja na tym meczu byłem oczywiście i też z mojej perspektywy mogłem dyskutować z paroma decyzjami tego skądinąd naprawdę bardzo dobrego sędziego. Umówmy się, że no, nie dochodzi się do takiego poziomu, jakiego doszedł w tej chwili Marciniak. Natomiast zastrzeżenia są, były i będą i gwarantuję, że on sam po każdym meczu przeanalizuje to spotkanie, usiądzie albo sam, albo razem z panem Przesmyckim, który jest szefem sędziów, bo to jest potrzebne każdemu arbitrowi. Nikt nie jest, powiedzmy sobie, tym hegemonem, że tylko ja wiem najlepiej. Ja też miałem do innych decyzji dzisiaj sędziowskich, powiedzmy sobie, kilka, prawda, zastrzeżeń. Tu z panem Krzysztofem rozmawiałem przed, powiedzmy sobie, naszym programem, bo tak to się układa. Nam z fotela nieraz jest lepiej, nieraz widzimy, niż sędziowie, szczególnie jeżeli nie są bardzo blisko akcji, gdzie powinni to ocenić. A jednocześnie mając VAR, mają obowiązek upewnić się, żeby ich decyzje były najbardziej rzetelne, bo tego właśnie telewiz, który ogląda w telewizji, widz na stadionie, a przede wszystkim zawodnicy i trenerzy od niego wymagają. I taka jest zasada w ogóle arbitrażu. Arbiter to jest ten, który rozsądza spory pomiędzy zespołami albo pomiędzy problemami, które w danym momencie na boisku powstają. A jeżeli chodzi o Milika, no ja mam zbyt mało wiedzy na podstawie mediów. Jeżeli się nie zdecydował pozostać w klubie, a to już ogłosił dużo wcześniej, sądzę, że do jednego z tych klubów, które pan wymienił, z pewnością, bo tak mówią media zainteresowane, a więc media miejscowe włoskie i hiszpańskie najprawdopodobniej. To się spełni. Ja nie będę udawał, że wiem, bo nie wiem. Wiem natomiast, że Real Madrid przez chwilę strzelił gola w meczu ze Espanyolem. W samej końcówce pierwszej połowy trafił Casemiro, jest 1-0, co oznacza, że Real odskakuje na 2 punkty w tym momencie Barcelonie. No ale przed nami cała jeszcze druga połowa, chociaż no, to byłaby sensacja, gdyby ostatni w tabeli Espanyol urwał tam punkty. Raczej się tego nie spodziewamy. Zresztą w ogóle patrząc na terminarz Barcelony, to chyba kibice Barcelony nie powinni mieć zbyt wielkich nadziei. Za chwilę mecz z Atletico Madryt, potem wyjazd do Villarreal. Tak grająca drużyna raczej nie wygra wszystkiego do końca, a Real Madryt może wygrać wszystko do końca jak najbardziej. Dobrze, kto się tym razem do nas dzwonił? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Robert z Wrocławia. Cześć. Ja dzwonię z takim tematem. Czy nie uważacie panowie może, że nasze kluby w kolejnym sezonie w europejskich pucharach znowu odpadną bardzo wcześnie, w tych początkowych fazach? No bo tak, jak widzimy na przykład Legii, no to już się słyszy, że Karbownik prawdopodobnie odejdzie, Majewski już odchodzi, nie wiadomo co z Wietecką, kontuzje, które już tracą ten klub w końcowej części tego sezonu. W Lechu Poznań, no to tam młodzież też odejdzie, no i ze Śląska w Wrocław, no wiadomo, że Pacheta odejdzie. Czy no sezon, jak Polska Ekstraklasa dosyć późno skończy, a rozgrywki europejskie zaczną się dosyć szybko. Nie będzie zbyt dużo czasu na wkompowanie nowych zawodników do składu. No obawiam się, że to może się skończyć tak, że te trzy drużyny z miejsca 2, 3, 4 dosyć szybko odpadną, no i ta Legia jeszcze tam będzie się starała jakoś zachować twarz polskich klubów w europejskich pucharach. Ja ostatnio przeanalizowałem sobie potencjalnych rywali Legii i tak wydaje mi się, że no, na Ligę Mistrzów to za bardzo nie ma co liczyć. Tam jest ciężko, Legia jest rozstawiona tylko w pierwszych dwóch rundach, w trzeciej i czwartej już nie. Natomiast ci potencjalni rywale w drodze do Ligi Europy już nie przerażają, przynajmniej mnie, i wydaje mi się, że jeśli nie będzie jakiegoś totalnego załamania, co w ostatnich latach na Legii było regułą latem, to może się udać. Znaczy ja odpowiem panu tak, jak powiedział pan Krzysztof w tej chwili. Jeżeli te zmiany nastąpią, o których pan tutaj wspomina, personalne w poszczególnych zespołach, to w zasadzie temat do odpowiedzi już jest w tym momencie bezzasadny, bo tych zawodników nie ma. Ci, co przyjdą, nie wiemy, kto przyjdzie, kiedy to się stanie, i ci, którzy są lepsi od tych, którzy odchodzą. Sądzę, że to jest właśnie, no, polska piłka jest w tej chwili najlepiej to widać właśnie, jeżeli chodzi o Lecha Poznań. Chłopcy, którzy już wyjechali, którzy grają w tej chwili, prawda, we Włoszech, Lech miałby dzisiaj bardzo silną, bardzo mocną drużynę. Aktualne talenty i ci chłopcy, jak Bereszyński, jak Linente, no naprawdę Kownacki, można by stworzyć bardzo silny zespół i kto wie, czy właśnie z takim zespołem, gdyby oni nie wyjechali, nie moglibyśmy, prawda, mieć szansy, nadziei właśnie na Ligę Mistrzów, o której ty pan Krzysztof Stanowski mówi. Na dzień dzisiejszy jest to polityka klubowa. Kluby nasze nie mają pieniędzy. Polski kapitał nie wchodzi jakoś bardzo ekspansywnie poza panem w tej chwili, prawda, Mioduskim, który też przeżywa kłopoty między innymi z innego tytułu, ale to nie jest temat naszego dzisiejszego, prawda, spotkania. I najprawdopodobniej wyprzedaż zawodników jest
przymusem w tym momencie, żeby w ogóle klub istniał dalej i żeby stworzyć warunki, że kogoś się, prawda, weźmie, niekoniecznie aż tak utalentowanego. Natomiast przykład Karbownika, dobrze pan to powiedział, aktualnie uważam, że kto wie, czy nie da mu Wukowi troszeczkę odpocząć, bo zaczyna odczuwać już pewne, prawda, symptomy, no, oznaki zmęczenia. Bo musi. Tak zagrał z Piastem, nie, prawda? Ale to jest chłopiec, który w zasadzie szczególnie w tym jego młodym wieku, mimo że on jest, powiedzmy sobie, bardzo wytrzymały, ale trzeba naprawdę bardzo ostrożnie dozować ilość spotkań rozgrywanych i jakie jest tempo tych spotkań, szczególnie jeżeli gra się co 3 dni. Mhm. Ale asysta palce lizać. Mam takie pytanie, czy śledził pan to, co się działo w drugiej Bundeslidze? Nie. Bo dzisiaj kompromitująca porażka HSV. Hamburg. Tak, co oznacza, że ta drużyna nie awansowała do Bundesligi. Przegrali u siebie 1-5 w meczu, który musieli wygrać, żeby zagrać w barażach. I no, w sposób niewytłumaczalny po prostu się skompromitowali. Ja wiem, że pan nie lubi tego słowa, kompromitacja, tak, ale, nie lubię tego ale słowa. Przegrać 1-5 w meczu, znaczy... u siebie z słabszym rywalem w spotkaniu o taką stawkę, no to nie przystoi. Tak, 0-1. Ja rozumiem, tak, jeszcze, ja staram się nigdy nie mówić, że ktoś, no powiedzmy, na tyle źle zagrał, żeby się... To ja to powiem, kompromitacja. Fajnie. Skompromitował się też być może, no już nie aż tak bardzo jak Hamburg, także widzę w Łódź. Nie wiem, czy pan śledzi, co się dzieje z kolei śledziłem, w drugiej Lidze. Przegrali przecież na własnym boisku ze Skrą Częstochowa, no, przegrali potem z Legionowią, a teraz tak. Przegrali z Górnikiem Polkowice 4-3. No. Ta przewaga w tabeli topnieje. Topnieje w oczach. Tak. 3 punkty nad trzecim miejscem. Więc jeszcze jest dobrze, ale przestaje być dobrze. No, pani prezes Pajączyk, która bądź co bądź była prezesem klubu w Miedzi Legnica, opuściła to stanowisko bardzo, prawda, po udanym, prawda, awansie. Była prezesem Polskiej Ligi. Zdaje sobie sprawę, że to Kaczmarek jest doświadczonym trenerem naprawdę, który ma za sobą, no, parę ładnych sukcesów, jak chociażby awans Wisłopłoc do pierwszej ligi, potem, prawda, odejście. A też kibice Widzewa nie są z niego zadowoleni z tego, co słyszę. Ale kibice zawsze będą niezadowoleni, jeżeli nie ma wyniku, także tutaj się z tobą zgadzam. Natomiast to jest zbyt doświadczony trener i sądzę, że tutaj, no, bardzo spokojna analiza, dlaczego to się stało, gdzie jest problem przygotowania drużyny przez samego trenera, siły gry drużyny, która pozwoliła, powiedzmy, ich umiejętności na to, że byli na pierwszym miejscu po zakończeniu rundy zasadniczej, a teraz rzeczywiście zastanawiają te porażki i ich rozmiary. Bo to jest przede wszystkim, bo tak jak powiedziałeś, można przegrać 1-0. A 4 gole do przerwy oczywiście stracić. Widzieliśmy parę meczów takich, przepraszam bardzo. Lech Poznań wygrał z Piastem Gliwice, oddając 2 strzały. Mhm. Przy tamtych, prawda, ponad 12-13. Taka jest piłka, gdzie ten Piast zagrał naprawdę dobry mecz, a oni grali w składzie 10-osobowym. To jest fenomen piłki, ale jest to zastanawiające i jest to smutne, bo w tej chwili, jeżeli nie wejdzie drużyna, jedna spadnie. Myślałem, że oni się spotkają w jednej klasie rozrywkowej pierwszej ligi. Derby Łodzi? Tak, a sądzę, że no, będzie to coraz trudniejsze. Bo ten terminarz Widzewa nie jest taki wcale łatwy. Mają wyjazd do Katowic przed sobą i kilka takich w ogóle meczów z drużynami, którym zależy na punktach bardzo. Jestem ciekaw, czy oglądają nas dzisiaj kibice Widzewa Łódź. Jeśli tak, to dajcie znać na czacie, co sądzicie o tym. Jak się prezentuje ta drużyna aktualnie i dzwońcie do nas też, wypowiedzcie się, co tam nie gra, no bo to jest szokujące, że drużyna, która jest naszpikowana gwiazdami, może nie jedną gwiazdą, dobrymi zawodnikami i gdzie jest tyle pieniędzy, notuje takie wyniki. Kto tym razem jest z nami? Halo? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszymy się? Tak. Witam serdecznie, Rafał Starnowa. Cześć. Chciałem serdecznie pozdrowić z tego miejsca pana Krzysztofa Stanowskiego i tutaj pana trenera Andrzeja Strejlała. Ja dzwonię z takim zapytaniem, jak panowie oceniają szanse drużyny, tak, drużyny zespołu Termaliki Brubeck Nieciesza na awans do Ekstraklasy. Obecnie jest to 5. miejsce, no i tutaj jakie wedle panów wiedzy są perspektywy na awans? Sądzę, Krzysztof, że w zasadzie pozostała tylko w tej chwili walka o baraż, bo tak to widzę, jeżeli chodzi, szczególnie po, jeśli nie pamięć nie myli, po ostatniej porażce, prawda, Brukbetu na własnym boisku chyba przegrał Brukbet. Spuszczą Niepołomice, przegrali. Tak, przegrali u siebie, tak spuszczą, także sądzę, że tutaj, tam jest, powiedzmy sobie, patrząc nawet na wyniki innych drużyn, Starmielec, która wygrywa, przegrywa, Miedź Legnica z dużymi szansami, nowo zbudowany zespół, odchodzi, prawda, trener Nowak, prezes klubu, zresztą były mistrz Polski, prawda, w szachy,
Także bardzo zdolny człowiek, rozsądny, a jednocześnie klub w tej chwili no raczej też jest w tej grupie dużym, który chciałby się ubiegać o baraż, bo nic im nie zostało. Te dwie drużyny, które jak w tej chwili są na miejscu barażowym. Tak, ale to wiesz, to dzisiaj mogło być, tak, to już mogło nie być. Tam jest to wszyscy na wyrównana taka stawka. Trzeba jest powiedzieć, że szanse na baraż... Pod Beskidzie raczej będzie... Szanse na baraż w pierwszej lidze mają... Tak naprawdę wszystkie zespoły, tak, chyba poza ostatnimi dwoma, bo no znajdujący się w sklepie spadkowej Chrobry Głogów traci do miejsca barażowego 5 punktów. No więc sytuacja jest ekstremalna, można powiedzieć. Tam te drużyny w sumie nie wiedzą, czy walczą awans, czy bronią się przed spadkiem do drugiej ligi. Ale to jest, dla samych rozgrywek to jest bardzo fajne. Trudno się tak powiedzieć, czy poziom tych drużyn ewentualnie po awansie, czy oni podzielą tak jak los, powiedzmy sobie, ŁKS-u, czy jeżeli to będzie taka gra, jaką prezentuje naprawdę, na, jeżeli chodzi o Polską Ekstraklasę i taką skalę, jeżeli chodzi o Raków Częstochowa, gdzie z panem Babszunem, no naprawdę trzeba powiedzieć, że grają bardzo dobrą, bardzo solidną piłkę i bardzo ciekawą, z mojego przynajmniej punktu trenerskiego widzenia. Odbierzmy od razu kolejny telefon, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Szymon z Kromborka i ja mam takie pytanie do państwa. W zasadzie to dwa pytania. Najpierw to sądzą państwo o występie tak dużych Polaków w składzie na mecz z Piastem. Przepraszam, nic nie usłyszeliśmy. Prosimy jeszcze raz, bo coś przerywało. A, bo u mnie tutaj zła pogoda i przepraszam bardzo. Co sądzą państwo o tak dużej liczbie polskich zawodników w składzie Legii w ostatnim meczu? Co sądzimy? Sądzi pan o samej polityce. Polityka się nie zmienia w żadnym z prawda z klubów. Liga była, jest i będzie grą na punkty. Jeżeli w poszczególnych meczach my sami się zachwycamy, jeżeli jest ten poziom na tyle wysoki, że wtedy my się wszyscy budzimy nadzieją, trener drużyny, kierownictwa danego klubu, że ten poziom może aspirować potem o walkę, powiedzmy sobie, tak jak powiedział pan Krzysztof, raczej o Ligę Europy, bo na Ligę Mistrzów na razie nasze zespoły mają szanse znikome, jeżeli w ogóle można powiedzieć o szansach. Natomiast sądzę, że jest to efekt w ogóle generalnie biorąc polityki, jaką stosuje klub w momencie, kiedy zacznie rzeczywiście wprowadzać zawodników młodych, bo powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o młodych zawodników, Rosowek już się zameldował, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o opinię polską, strzelając bramkę, bardzo ważną, bo na 2-1 po meczu właśnie z Lechem Poznań. Bo akurat miałem przyjemność ten mecz między innymi komentować z panem Szwakowskim. Także sądzę, że tak jak i podobnie jest i w Lechu, Lech, który słynie z Akademii Piłkarska, jednocześnie bywały mecze, że grało tylko dwóch młodzieżowców, prawda? A teraz w zasadzie możemy powiedzieć, że ta liczba się teraz bardziej zwiększa u pana trenera Żurawia, że jeżeli nawet zastępował w ostatnim meczu kondycjowanego Jóźwiaka Puchacz, a teraz jeżeli jest bardzo dobry model, bardzo obiecujący Marchiński, bardzo szybki Kamiński, jest pewien, prawda, potencjał. Aż żal byłoby, żeby ktokolwiek z zawodników odczytał jednocześnie ich takie ambicje gry, i takie odejdą. Są reguły gry i nie chcą. Także ja gratuluję polskim trenerom, że wychowali tych młodych zawodników, bo rzeczywiście my ciągle narzekamy. To jest problem Lecha Poznań, że on ciągle musi sprzedawać. Szkoli zawodników dla innych klubów tak naprawdę, a oni odchodzą tak szybko, że gablota pusta. Może w tym roku będzie Puchar Polski, zobaczymy. Natomiast zaglądam na czat, gdzie wypowiadają się rzeczywiście kibice Widzewa. Przeczytam trzy głosy. Tomasz Dłużnik: oglądają. Jesteśmy zażenowani postawą zespołu, który od kilku lat nie potrafi zrobić progresu. Tragedia w obronie, pomocy. Zawodnicy dobierani nie wiadomo na jakiej zasadzie. Kaczmarka bym zostawił. ZKS-ik pisze: ciężko się na Widzew patrzy, skoro buduje się klub na emerytowanych piłkarzach, którzy przy awansie stracą pracę, bo poziom będzie za wysoki, a klub budować na nowo w pierwszej lidze? Ciężko. I jeszcze Szkocka Farmerska pisze: mam wrażenie, że na Widzewie absolutnie wszystko jest na najwyższym poziomie poza drużyną. Mój trzeci mecz Widzewa z rzędu, który widziałem, i jeżeli to jest lider, to ta piłka jest tylko dla śmiechu. No są to surowe oceny, ale takie jest odczucie i trzeba tylko podziękować kibicom, że się podzielili tymi opiniami z nami. Ja mogę tylko zrobić jedną rzecz, zadzwonię, bo chyba, nie wiem, czy szefem rad nadzorczej nie jest, zresztą bardzo dobry, zasłużony działacz, prawa ręka w swoim czasie w związku prezesa Zbigniewa Błońka, pan Puchalski. Co on o tym sądzi, bo on jest szefem rady nadzorczej, jeżeli mnie pamięć nie myli, Krzysztof, bo mamy zbyt małą wiedzę, żeby się z państwem podzielić w tej chwili. To trzeba by zobaczyć, jak wygląda proces treningowy,
nie żeby recenzować, wręcz Boże, mojego młodszego kolegę, a syna zasłużonego trenera Bogusława Kaczmarka, bo sam Kaczmarek był bardzo dobrym zawodnikiem, tak ojciec, jak i syn, bo syn grał bardzo dobrze w piłkę. Mm-hmm. Sam chciałem go kiedyś do klubu, w którym pracowałem, ściągnąć. Do którego? Czy do Chin? Nie, w Szczecinie, w Pogoni Szczecin. Grał doskonale Kaczmarek, naprawdę, to był bardzo dobry zawodnik, rozsądny i to prezentował swoje prace zawodowe dla mnie. I kibice, i twoje zdanie, Krzysztof, to było dużą niespodzianką, jeżeli chodzi o postawę Widzewa, nie ukrywam. Dużą niespodzianką również jest dla mnie. I sądzę, że zbyt wiele zasług dla polskiej piłki ma Widzew, podobnie jak i w swoim czasie ŁKS, jeszcze przy świętej pamięci Jezierskim i powiedzmy sobie panu Jańczyku, który na szczęście jest w razie takiej seniorów, prawda, u nas w klubie, któremu mam przyjemność przewodniczyć w PZPN-ie, żebyśmy na tym przeszli do porządku dziennego, bo to jest nasz obowiązek, a jednocześnie oni muszą poradzić sobie sami. Stara zasada mówi, wie pan, jest takie fajne łacińskie słowo, medicine curate ipso, lekarzu ulecz się sam, oni się sami muszą wyleczyć, a my to wtedy skomentujemy, że to zasłużą. Niech mi wybaczą kibice Górnika Łęczna, ale ja w tej drugiej lidze trzymam kciuki za tym, żeby awansował Widzew Łódź i GKS Katowice. Mhm. Czekam na te marki w pierwszej lidze. Kto jest z nami? Halo? Halo. Halo, witamy. Cześć, mówi Piotrek z Radomia. Mam takie jedno szybkie pytanie do pana Strejra, u trenera. Co sądzi pan o sytuacji, kiedy inne kluby pozwalają na podnajmowanie swoich stadionów na to, żeby owe kluby spełniły warunki do grania w wyższych szczeblach rozgrywkowych? Mówię tutaj akurat jako kibic w kontekście Radomiaka. To wszystko, jeżeli z mojej strony, pozdrawiam. Popierają również Timona 88 z Nowej Huty. Dzięki. Co pan sądzi, że inne kluby innym zgadzają się wynająć stadion? No ja panu powiem, mamy taką, a nie inną rzeczywistość. No jeżeli jest coś, nas zaskakuje, nie wiem, czy to jest w kontekście, to pan myślał, prawda, o Radomiaku, że broń, bo oni grają na stadionie, jednak broni Radom, czyli w zasadzie stadion, który no, partycypował całe miasto w jego budowie. To jest rzecz, no chyba sądzę, że również w Łodzi mamy też stadion ŁKS-u, mamy stadion Widzewa. Mimo że większość opinii publicznej, mimo że się kibice niezbyt z sobą zawsze zgadzali, co też było zawsze dużym zmartwieniem dla nas wszystkich z pozostałych części kraju, że jednak na zachodzie się raczej preferuje ten model, jeden stadion przy dwóch drużynach w danym mieście, olbrzymi, rzeczywiście, gdzie stadion jest w sumie budowany wspólnymi siłami, być może kluby, kasa miasta, każdego z klubu, i wtedy można racjonalnie tym zarządzać, bo powiedzmy sobie, jest to dużo korzystniejsze. Natomiast mamy takie, a nie inne warunki i jak na razie z tym się będziemy musieli pogodzić. To samo zresztą dotyczy no, paru innych klubów. Raków też musi jeździć do Bełchatowa, tym bardziej, że opóźniła się troszeczkę procedura od momentu, kiedy zrozumieli, po pierwszej rundzie mając zdecydowaną przewagę, że jednak ta druga runda chyba będzie na podobnym poziomie, że awansują do ekstraklasy, i tak to się zresztą stało. A teraz na pewno no, będą musieli grać jeszcze co najmniej rok w tym Bełchatowie, bo wszystko na to wskazuje. Ja tylko dodam, że rozmawiałem niedawno z prezydentem Radomia i ja rozumiem jego argumenty, że on na stadionie broni Radom, tak to nazwijmy, przy Narutowicza, nie chce budować oświetlenia za 3 miliony złotych po to, żeby Radomiak rozgrywał tę mecze w pierwszej lidze, ponieważ on mówi wprost, no skoro buduje docelowy stadion dla Radomiaka w tym samym mieście, to nie będę inwestował 3 milionów w oświetlenie, które posłuży przez pół roku, załóżmy, bo to jest po prostu niegospodarność, to jest wyrzucenie pieniędzy w błoto. Moim zdaniem, skoro jesteśmy w stanie w pewien sposób nagiąć przepisy dla Rakowa Częstochowa, to ja nie widzę powodu, żeby Radomiak, gdy ma mecz wyznaczony o godzinie niewieczornej, a takich terminów jest dużo, nie rozgrywał swojego meczu w Radomiu. Po prostu nie rozumiem, dlaczego ma jechać do Puław, skoro można w Radomiu zagrać tak, jak teraz gra przez cały sezon. Jestem tego samego zdania, zresztą sądzę, że to pan prezes Stępniewski i pan prezes Gilewski, bo oni razem zdaje się we dwójkę prowadzą ten klub, są ludźmi na tyle zorientowanymi w realiach polskiej piłki nożnej i na pewno, jeżeli chodzi o prezydenta Radomia, to znałem zawsze władze w ostatnich latach, które kierowały, prawda, całą społecznością Radomia, na pewno jest to zdroworozsądkowe, to co powiedział pan Krzysztof Stanowski, i trudno się nie zgodzić z tym zdaniem pan prezydenta miasta. Kto tym razem jest z nami? Halo. Dobry wieczór. Rafał z Dublinu, z Irlandii, z tej strony. Cześć, Rafał. Mam takie pytanie. Co myślicie o tym, że akurat nieobecność Kuby Błaszczykowskiego może wyjść na dobre wyśle Kraków, bo może zejdzie z piłkarzy presja taka, która mogła być na boisku. Ja rozumiem, że mogli się czuć trochę pewniej, ale druga połowa ostatniego meczu pokazała, że sobie świetnie bez niego radzą.
No jest to pytanie, wie pan, bardzo trudne, bo jakoś tenże sam Błaszczykowski razem z panem Królewskim, jeżeli nie pomyliłem nazwiska, oni bądź co bądź, można powiedzieć, że uratowali ten klub, że on w ogóle egzystuje. Z panem Jarzyńskim. I pan Jarzyński również, tak? I w tym momencie trzeba tylko złożyć mu gratulacje. Natomiast zawodnik o tych umiejętnościach, o tym doświadczeniu zawsze jest przydatny drużynie, tym bardziej, że jego cechy charakteru na to pozwalają, bo on doskonale rozumie swoją rolę. Co wcale nie oznacza, że na pewno, jeżeli taki zawodnik odchodzi, bo wszystkie oczy są na niego skierowane, podświadomie być może większość zawodników gra piłki przez Kubę Błaszczykowskiego, z kolei kiedy go nie ma, ta gra się zaczyna rozkładać inaczej na pozostałą część drużyny, co jest logiczne i mamy zbyt wiele przykładów wielkich zawodników w klubach, prawda, zagranicznych, że to się układa tak, jak zadał pan nam to pytanie. Natomiast my życzymy, przynajmniej ja osobiście, żeby grał Błaszczykowski jak najdłużej, bo on sam będzie wiedział, jak pokierować a dalszą swoją karierą piłkarską, a być może, że w przyszłości zajmie się tylko i wyłącznie kierowaniem Wisłą Kraków. Ciekawe, bo wspomnieliśmy wcześniej, że Wisła Kraków się utrzymała, spada na 99,9% Korona Kielce. Ciekawe, co się wydarzy z tym klubem. Dzisiaj rozpoczęła się akcja kibiców Korony Kielce, która polega na tym, że poszukują właściciela klubu, nie pana z Niemiec, który, z którym nikt nie ma kontaktu, ani miasto Kielce nie ma z nim kontaktu, ani nikt z klubu nie ma z nim kontaktu. Nie wiadomo, jak ten człowiek funkcjonuje, bo jest to dość kuriozalna sytuacja, żeby nie udało się nic ustalić z właścicielem klubu, bo po prostu przepadł jak kamień w wodę. Wydaje się on nie za bardzo zainteresowany tą Koroną. No i pytanie, czy to nie będzie taki kasus ruchu Chorzów, że jak pójdzie w dół, no już pójdzie na maksa. No i czy chociażby Polonii Warszawa z panem Królem, prawda, który też był prezesem. To jest rzecz przerażająca rzeczywiście i przyznam, że to jest coś, na czym trudno przejść do porządku dziennego. Sądzę, że w ogóle sprawa pretraktacji, bo przyznam szczerze, że akurat pierwszy moment, kiedy w zasadzie właścicielem został, to były znakomity bramkarz reprezentacji Republiki Federalnej Niemiec, którego znałem, Burdeński z polskim nazwiskiem, bo potem on dopiero klub sprzedał, ale wszystko, tak jak mówisz, Krzysztof, tak jak tu przy okiewice, wygląda bardzo, bardzo źle, po prostu nieprofesjonalnie i coś takiego nie powinno się zdarzyć. Wydaje mi się, że tutaj będzie no, duże pole do popisu, to chyba dla zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Chyba dla detektywa Rutkowskiego też. Też, oczywiście, bo sądzę, że do takiej sytuacji w ogóle nie powinno dojść. Jeżeli coś takiego, my w tej chwili zastanawiamy się, jak tutaj, prawda, odpowiedzieć państwu na te pytania, prawda, i to, co ty tutaj cytujesz, Krzysztof, to to jest rzecz przerażająca na poziomie ekstraklasy. Do tego nie ma prawa w ogóle dojść. No niestety. Kto się do nas dodzwonił? Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ze Szczecina z tej strony. Ja mam takie jedno pytanie, jak już wiadomo, kto praktycznie na 90% spadnie w tym sezonie z ekstraklasy. Chciałem państwa zdanie poznać na taki temat, mianowicie której drużynie może zająć najdłużej czasu odbudowanie pozycji i powrót do ekstraklasy pośród Arki, Korony i no chyba MKS-u. Właśnie odpowiedzieliśmy przez sekundę na to pytanie. Tak. To jest w zasadzie pytanie, na które no nie ma w tej chwili odpowiedzi, bo nie wiadomo, jak się potoczą losy w ogóle tych klubów, jakie będzie zarządzanie. No jest, moim zdaniem tak, Korona Kielce. Tak, ale mimo wszystko, jaka będzie szansa na odbudowę, tego na to nie odpowiemy na to pytanie. Czy zostanie prezes, jaki jest nadzór właścicielski, czy to się wszystko wyjaśni, jak to ma dalej funkcjonować, bo to są rzeczy najważniejsze, żeby mogła na co dzień funkcjonować drużyna ze swoim tym sztabem szkoleniowo-organizacyjnym. I to dotyczy każdej z tych drużyn. Mam nadzieję, tylko że na pewno największe szanse na powrót będzie miała jednak w sumie Arka z panem Mamrotem i z panami Kołakowskimi. Tak mi się wydaje, bo jednak sądzę, że jest to ten kapitał bardzo stabilny, znając profesję Kołakowskiego. Też mi tak się wydaje, natomiast trzeba powiedzieć, że w przyszłym sezonie pierwsza liga będzie atrakcyjna jak chyba nigdy wcześniej, bo zakładając, że awansują Widzew Łódź, GKS Katowice, mamy Arkę Gdynia, Koronę Kielce, ŁKS Łódź, na przecież jeszcze tam zostanie parę drużyn, które już w tym sezonie występują, tak. Więc będzie naprawdę na co popatrzeć. No, może to jakoś wpłynie, nie, no, na wycenę praw telewizyjnych już nie wpłynie, bo wszystko jest sprzedane, natomiast może na wycenę pakietów sponsorskich wpłynie w jakikolwiek sposób i te kluby trochę się odbiją. No dobrze, kto tym razem się dodzwonił? Dobry wieczór, witam, Tomek z Warszawy. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie odnośnie naszej rodzimej ligi, która już się kończy. Właściwie wszelkie kwestie związane z mistrzostwem jest
kwestia związana z mistrzostwem jest rozstrzygnięta. Jeszcze ewentualnie ważą się losy wicemistrza i trzeciego miejsca. Chciałem Państwa zapytać, jaką macie receptę na to, aby przygoda naszych klubów w europejskich pucharach nie kończyła się na Dudelange czy też Lewadlitalii. To są dwie szkoły. W pierwszej kolejności mówi się, że postawiać na młodzież, na rodzimych piłkarzy, tak? Inna szkoła mówi, że należy tak jak to, zrobić to, co kiedyś zrobiła Wisła Kraków, czy też Widzew Łódź, czyli skupianie najlepszych polskich piłkarzy, tak? Chyba jeszcze jeden widz się wbił na linię, ale słyszeliśmy, tak? Słuchamy pana dalej. Tak, tak. No tak, bo z jednej strony Lech realizuje tą pierwszą strategię, czyli stawianie na młodych, ale z drugiej strony, no... Halo? Tak, słyszymy się? Dobrze. Wszystko wiemy, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. No ja sądzę, wie pan, to jest znowu kwadratura koła, bo tak. Czy stawiać na młodzież, mamy jedna szkoła? Jeżeli nie postawiono do tej pory, to dlaczego teraz walczy o te puchary europejskie postawić? Na jakiej zasadzie? Co miałoby być podstawą? Natomiast być może, że życie to wymusi, jeżeli się sprzeda zawodników innych, tych, którzy w zasadzie wywalczyli w tym momencie to miejsce w naszej, prawda, tabeli, które upoważnia do walki, prawda, o Ligę Europy, bo o tym w Krzysztofie Szczeckim myślimy. Na razie odpuściliśmy w tej chwili Ligę Mistrzów, co nie znaczy, że mistrz Polski nie będzie się starał, prawda, awansować, bo trudno komuś odmówić jakikolwiek szans. Piłka jest na tyle nieobliczalna, że każdy może. Natomiast nie odpowiem nigdy na to pytanie, bo niestety nie jesteśmy tutaj w tym momencie stroną, która ma jakikolwiek wpływ na to, co się będzie działo. A przewidywania? Sądzę, że i prezesi tych klubów, sami trenerzy nie wiedzą, że 100 zawodników zostanie, jak to odejdzie, chyba że rzeczywiście komuś się kończył kontrakt i jest tylko przedłużony o te parę dni, żeby dokończyć te 37 kolejek zgodnie z zasadami, jakie przyjęła i UEFA, prawda, i FIFA. To wszystko, co można w tym temacie powiedzieć, moim zdaniem. Panie trenerze, teraz pytanie ode mnie, bo to jest też coś, co się rozpoczyna w polskiej lidze w ekstraklasie, ale też w pierwszej lidze. To znaczy, czy nie dochodzi w pewien sposób do, mocnego słowa użyję, kradzieży pieniędzy z Pro Junior System? Zawsze było tak, że drużyny, które spadają, nie partycypują w Pro Junior System. Trzeba się utrzymać, żeby dostać te pieniądze. Z powodu pandemii, gdy nie wiadomo było, czy te rozgrywki zostaną w ogóle dokończone, uznano, że 50% normalnej kwoty z Pro Junior System jednak będzie przeznaczone. Znaczy, drużyna zamiast 100% jakby się utrzymała, może dostać 50% w razie spadku, ale dostanie te pieniądze. Wzięliśmy skład ŁKS Łódź na mecz z Wisłą Płock. Już to był skład śmieszny. Już to był skład drużyny, która nie walczy o punkty ligowe, tylko walczy o punkty w Pro Junior System. W pierwszej lidze tych sytuacji też jest kilka i będzie ich coraz więcej z tego, co słyszymy. To znaczy niektóre drużyny wypisują się z walki sportowej, tylko zaczynają zgarniać pieniądze. Mówiąc szczerze, wygląda to tak, jakby cały ten system został sprofanowany. I to mocno niesportowe podejście może kiedyś się odbić szkawką, bo ktoś może w Polskim Związku Piłki Nożnej powiedzieć: chcecie robić wałki? To sobie róbcie gdzie indziej, bo my już takich pieniędzy dawać nie będziemy. Krzysztof, zgadzam się, na pewno jest to bardzo słuszna, powiedzmy sobie, aczkolwiek smutna kontestacja tego, co się stało. Rzeczywiście zaczynają ludzie walczyć o pieniądze, przedtem nie zauważając własnej młodzieży, nie desygnując ich do gry i sądzę, tutaj nie załatwi wszystkiego, bo wszyscy by chcieli, żeby Boniek załatwił wszystko jako prezes związku. To nie jest jego, przepraszam, obowiązek. Od tego są agendy, od tego jest komisja techniczna, czyli dawny, prawda, wydział szkolenia między nimi. Wiceprezes organizacyjny, te wszystkie uwagi, o których ty Krzysztof tutaj mówisz, muszą być bardzo rozważnie rozważone przede wszystkim raz i podejmowane decyzje są takie, że nie wolno dopuścić do tego, żeby tak przeciekały pieniądze w sposób zupełnie absurdalny w tym momencie. Jeżeli nie korzystali do tej pory, ja tak samo myślę, wiesz, że a cóż by się stało, bo nawet z tymi przepisami naszymi, jakie mamy odnośnie gry młodzieżowca, zmiana młodzieżowca na młodzieżowca w ogóle nie powinna być liczona jako zmiana, proszę cię uprzejmie. To jest wtedy korzyść, bo to jest wtedy korzyść. Tej zmiany nie w ogóle nie wliczysz w pensum zmian. To ja rozumiem, że to jest impuls właśnie do prawidłowego działania. Bo może być tak, że wpuścisz, a w końcu grają o wynik, bo jednak każda lokata, bo tak to załatwił bądź co jest Zbyszek Boniek i słusznie, to są coraz większe, prawda, pieniądze. Nie da się w ten sposób, to robią w ten sposób, o którym ty w tej chwili, Krzysztof, tutaj mówisz. Sądzę, że to jest do rozważenia. Ale ciekawe wyjście z sytuacji zaproponował na czacie Jarosław Rola. Niech liczą punkty do Pro Junior System tylko z wygranych spotkań.
Ja wiem, tylko znowu... Czemu tylko, ja? Nie chcę w tym tematem się zajmować, bo sam byłem półtora roku szefem sędziów, gdzie wspomagałem to, co robiła prawda prokuratura swoimi decyzjami, jeżeli chodzi o korupcję. Znowu, jeżeli musisz wygrać, to znowu jest pokus na pieniądze. Teraz ten pieniądz, jak możemy zdobyć i w jak sobie możemy pomóc, żeby ten pieniądz zdobyć? To jest też, wiesz, nie do końca bym ten punkt podzielił, ale bardzo ciekawa też konstatacja, zastanowimy się nad tym. Przemyślimy. Kto tym razem jest z nami? Halo. Witam serdecznie, z tej strony Filip z Poznania. Ja mam pytanie do pana trenera Andrzeja. Jeśli pan by mógł coś zmienić w polskim systemie szkolnictwa, to jest tych młodych trenerów, to nie mieli w związku z karierą zawodową, jeśli chodzi o piłkę nożną. Ja panu coś powiem, ja sądzę, że moi młodsi koledzy w tej chwili, bo mnie kieruje tym Stefan Majewski, bądź co bądź, urzędowy medalista, mistrza świata, zawodnik niezwykle zasłużony, zawodnik, który bądź co bądź jest wykształconym człowiekiem, bo w szkole w Kolonii jest Bogdan Basałaj, są młodzi trenerzy, prawda, którzy prowadzą reprezentacje, prawda, młodzieżowe. Zostawmy w tej chwili trenera, prawda, Brzęczka, kolejnego, prawda, selekcjonera, który ma szalone również kłopoty, nie tylko ze względu na pandemię, tak jak większość trenerów, prawda, europejskich, bo wszyscy są w tej samej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, uważam, że Związek, Polski Związek Piłki Nożnej robi w tej chwili bardzo dużo, jeżeli chodzi, prawda, o szkolenie. Samo wybudowanie zresztą pięknego, prawda, centrum przy pomocy uczelni w Białej, prawda, Podlaskiej, gdzie oni są szkoleni w bardzo dobrym systemie i sądzę tutaj, że nie można nic zarzucić związkowi. Cieszmy się, że to, co robią, na razie jest bardzo pięknie robione, bardzo pięknie kontrolowane, dobry dobór, coś tam zawsze można zarzucić. Jest, a to jest, my Polacy zawsze to zarzucimy. Dlatego jak zarzuciłem przed chwileczką o tym, że oszukują przy projektu systemu, to są nasze polskie. Mamy przepis i już szukamy, jak można go obejść. To jest nasze typowe polskie. Także ja sądzę, że tutaj związek w tej chwili, że chodzi o doszkalanie kadr, być może, że można by to poprawić, jak mówi pan Krzysztof Stanowski. Tak, na pewno, gdyby była jeszcze lepsza współpraca pomiędzy wszystkimi wyższymi uczelniami sportowymi, a powiedzmy sobie Komisją Techniczną i Zarządem Polskiego Związku Piłki Nożnej, na pewno byłyby z tego jeszcze większe korzyści niż to, co można powiedzieć w tej chwili o samej akcji szkolenia i doszkalania terenu, bo to są dwie różne rzeczy. Mhm. Tutaj na czacie pisze nam, dziwny nikt, nie będę go czytał, bo nie potrafię. Olimpia Elbląg poszła właśnie ścieżką pro junior system kosztem zwolnienia trenera Noconia i ostatni mecz przegrała 0-3. Kibice w Elblągu pojawili się z taczką pod budynkiem. Pamiętamy też sezon wcześniej, jak Sokół Ostróda kończył ligę, wystawiając w ataku bramkarza, który był na tyle młody, że punktował w pro junior system. No to niestety są zwykłe oszustwa, szwindle. Zgadzam się, ale Krzysztof, zobacz. Obrzydliwość. Znaczy... No i trudno tutaj zarzucić tym, którzy ten system budowali, że ktokolwiek był w stanie przewidzieć, że coś takiego w ogóle się może wydarzyć, szczególnie jeżeli chodzi o młodzież, którą mamy chołubić, dobrze wychowywać. Przecież ta młodzież w tym momencie jest zdeprawowana. Oni wiedzą, że grają tylko dlatego, bo można w ten sposób zarobić inne pieniądze, nieważne co umiecie, jak będziecie... To jest w ogóle rzecz dla mnie niepojęta, ale to jest znowu na obrady. Zobaczymy, czy ktoś się odezwie na najbliższym, chociażby walnym zjeździe Polskiego Związku Piłki Nożnej i czy tą kwestię, którą ty tutaj w tej chwili poruszasz razem, drodzy, sobie z naszymi radiosłuchaczami, czy to będzie na kalwie. Ja tak kiedyś jest. Też proponowałem, nie pamiętasz, na walnym zjeździe też proponowałem, żeby co najmniej 10% zabierać z pensji każdego zawodnika, żeby to obwarować i też usłyszałem, że nie mogę, bo jestem tylko członkiem honorowym, więc nie mogę zgłaszać postulatów, co dla mnie bardzo dziwne. Jako honorowy tym bardziej powinienem mieć szansę, prawo zgłaszać jakiekolwiek postulaty. I jakoś nikt nie wstał, nie poparł tego. Uważałem, że młodzi ludzie nie rozumieją jeszcze i w pewnym momencie mamy tę tragedię, co mamy, to całe szczęście, że Boniek z zarządem załatwił tak, że mamy dzisiaj te wszystkie akcje dla zawodników, dla działaczy, trenerów, że oni się mogą leczyć w bardzo dobrych warunkach. To jest duże osiągnięcie Polskiego Związku Piłki Nożnej. A jestem sam w tej komisji jako jeden z członków, która przyznaje na podstawie zaświadczeń, prawda, lekarskich, oficjalnych, prawda, opinii i to jest wszystko weryfikowalne. I gdzie właśnie dużą rolę odgrywa pan Puchalski, którego żeśmy już, prawda, wspominali jako podszef tej komisji, bo przewodzi pan senator Andrzej Persson. Dobrze. Halo? Halo, proszę się odezwać. Śmiało, śmiało. No, widocznie do wyniki w tej chwili wyborczej. W tej chwili już nie będziemy mieli radiosłuchaczy. Podzielimy się sami tymi uwagami, które być może ktoś już do ciebie tutaj napisał. Być może tak. Śledził pan zakończenie Bundesligi? Dawid Kownacki zleciał w ostatniej kolejce do drugiej Bundesligi. Mam wrażenie, że dla Fortuny
Ten transfer to jest jakaś mega wtopa. Tak, najwyższy transfer. Najwyższy transfer, jest, chłopak bez goli, bez asyst, bez grania. Jest nieszczęście tego bardzo zdolnego rzeczywiście zawodnika. Kiedy wyjechać? Ciągle mam na myśli tego Kapustkę, żeśmy tylko wspominali, wiesz, rozmaitym. No i dalej możemy go wspominać. I dalej go możemy tak wspominać. Kiedy wyjechać, jak wyjechać, ten pęd, mądrość. Ja już nie mówię o młodego chłopca. Jego trenera, który nie zawsze ma na to wpływ, matka, ojciec. Menedżer. Mm-hmm. Tak to się wszystko rozrywa. A jednocześnie przecież sam Lineker się zachwycał, pamiętasz, prawda, Kapustką, i potem jest kontuzja, odejście, wypożyczenie jedno, wypożyczenie, prawda, drugie. I dzisiaj można powiedzieć o 3 latach czy 4 zmarnowanych, w cudzysłowie, jeżeli chodzi o talent. Aczkolwiek zawsze będę go bronił, że w momencie, gdy grasz w Krakowie i w reprezentacji Polski, otrzymujesz ofertę z Premier League, to nie mówisz: pogram jeszcze rok w Krakowie, tylko próbujesz złapać byka za rogi. Ja jestem tego samego zdania. Ja się nie dziwię młodzieży, ale mówię, bardzo mądrych w tym momencie trzeba mieć naprawdę doradców. Bardzo mądrych. I tu mi się bardzo podoba, nie dlatego, że kiedyś sprowadzałem do Lubina, dzisiaj bardzo dobrego menadżera i wybitnego zawodnika, bo my co bądź rzadko się kiedy Polakami Brazylijczycy zachwycali, a Mariuszem Piekarskim się zachwycili, bo jednak jego umiejętności techniczne zrobiły na takim poziomie. Pan go miał w Zagłębiu Lubin. Tak, ja go ściągałem do Zagłębia Lubin z Polonii Gdańsk. Wtedy mi już, to on jest wychowankiem Jagiellonii, tak jak prawda, Cytko, prawda, między innymi, czy Frankowski i tak dalej. I on rzeczywiście, bardzo mi się podobała jego wypowiedź właśnie w sprawie Karbownika. Jest czas, spokojnie na wszystko trzeba popatrzeć. Nie wiem, jak się to potoczy dalej, bo sądzę, że będziesz musiał go zaprosić niedługo na jakąś rozmowę. Jest czas, ale ten czas to nie znaczy, że on jeszcze rok ma pograć, tylko ja raczej też tak uważam. Latem już. Tylko to gdzie, jak on będzie dalej, jaka jest szansa? Czy on jest dziś kupiony, bo on dzisiaj, ja mówię przykładowo, kosztuje, niech on kosztuje 5 milionów, przykładowo, nie chodzi o 10. My kupujemy zawodnika, bo to jest dla nas cena okazyjna, i zostawiamy cię dalej, pogra jeszcze. I dopiero potem przejdziesz do nas. Może taki wariant bym też preferował w tej pracy, ale niech się martwią to ci, którzy za to odpowiadają w tym momencie. Żebyśmy tylko takie zmartwienia tak, mieli. Kto się do nas dodzwonił? Halo. Halo, halo, jak mnie słychać? Bardzo dobrze cię słychać. Dobrze, bo ja już tutaj wiszę troszeczkę na słuchawce, ale chyba jakieś tam problemy w reżyserce. Mhm. Nieważne. Witam cię, Krzysiu, bardzo serdecznie. Witam pana trenera. Takie 3 szybkie pytania. Jedno do pana trenera, jedno do ciebie, jedno do was obu panowie. Panie trenerze, na początek takie moje pytanie. System VAR. Co pan myśli o tym systemie? Czy jest to system, który niszczy piłkę nożną generalnie, niszczy te wszystkie emocje, które przeżywamy? Czy jest to coś, co ulepszy pracę sędziów? No bo moje zdanie jest takie, że VAR jednak mimo wszystko na koniec dnia niszczy polską piłkę nożną. Nie dzieją się takie spektakularne rzeczy. Nie będzie o czym pisać w książkach w przyszłości, o takich rzeczach jak na przykład bramka Maradony z ręki. Jakie jest pana zdanie? No, ja jestem odmiennego zdania i nie dlatego, że półtora roku szefowałem sędziom, prawda, gdzie trzeba było podejmować trudne decyzje, łącznie z zawieszaniem, prawda, arbitrów. Natomiast ten VAR ma właśnie wspomóc w sytuacjach wątpliwych arbitra, który nie do końca jest przekonany, że był dobrze ustawiony, czy że przesłaniali zawodnicy, i chce, żeby mu VAR pomógł w podjęciu decyzji. Ja sądzę, że każdy zawodnik, każdy trener, już nie wspominam sponsorów, prawda, i prezesów klubów, chce wygrać normalnie i przegrać normalnie, a nie na skutek tylko i wyłącznie widzimisię decyzji sędziego. I pamięta pan aferę bądź pana fryzjera, nazwiska przez grzeczność nie będę wymieniał. Ja wymienię Forblich. Bo to byłoby niedopuszczalne w ogóle. I między innymi to jest pokłosie tego, że potem mafia bądź co bądź bałkańska, proces Heusera w Republice Federalnej Niemiec, a potem już w Niemczech. To wszystko powoduje, że doszli do wniosku, że jednak trzeba znaleźć narzędzie, które wspomoże rzetelny, uczciwy wynik, żeby każdy, opuszczając stadion, powiedział: wszystko się odbyło rzetelnie. Ale pomyłki są, i tak zaczął dzisiaj między innymi tutaj pan Krzysztof Stanowski, żeśmy rozmawiali dość długo na innych przykładzie. Będą się mylili sędziowie mimo pomocy VAR-u, pan się dzisiaj nie zgadzał. Pan się dzisiaj nie zgadzał z rzutem karnym dla Lecha Poznań, z tego co rozmawialiśmy. To znaczy, tak, ja uważałem, że w tym momencie prawa noga, lewa ręka, kiedy zawodnik robi przewrotkę, w tym momencie jest ona strzelona, ale sprawdził sędzia, bądź co bądź, jeśli pamiętam, pan Kwiatkowski chyba sędziował ten mecz. I po wykorzystaniu opinii VAR-u, mimo że dostał opinię VAR-u, pobiegł jeszcze raz sam, osobiście sprawdził i uznał, że to się jego zdaniem kwalifikuje, i z tym zdaniem się musimy wszyscy zgodzić.
Dziękuję bardzo. Kto nie widział gola tego wspomnianego na 1-0 dla Realu, to polecam, panie trenerze, zobaczyć asystę Benzemy. Pyk. Świetnie. Asysta piętą między nogami obrońcy Casemiro dostawia nogę. Nieprawdopodobna ostatnio jest forma francuskiego napastnika. Ciekawe, po odejściu Ronaldo osiąga szczyt swojej formy. Gra nieprawdopodobnie. Na razie jest tam 64 minuta, 1-0 dla Realu Madryt. Dobrze, kto tym razem jest z nami? Halo? Dobry wieczór, Kamil z Wrocławia. Cześć, Kamil. Witam. Chciałbym się tutaj odnieść do, bo była poruszany temat Bundesligi i chciałbym się odnieść do Roberta Lewandowskiego, ponieważ chciałbym się zapytać, co on powinien zrobić, żeby zostać pierwszym wyborem, tak jakby kibiców Bayernu Monachium, który strzela 34 bramek w 31 meczach, żeby no tak jakby być najważniejszym tak jakby punktem Bayernu Monachium, bo mam wrażenie, że został tak jakby ofiarą tego trendu Black Lives Matter, gdzie został trzecim zawodnikiem przed Dawidem Alabą i Alfonsem Davisem. Chciałem zapytać, co panowie sądzą o tej... Został jednocześnie z ogromną przewagą wybrany najlepszym piłkarzem całej ligi. Nie wydaje mi się, żeby Robert Lewandowski był niedoceniany przez kogokolwiek. Wręcz przeciwnie, sądzę, że i stanowisko trenera, stanowisko Rumenigę, stanowisko bądź co bądź, no jakby się tego nie określali, Uli Hoenesa. I mało tego, Niemcy, którzy kiedyś mu zarzucali, kiedy jeszcze grał, prawda, w Borussii, pamiętasz, kiedy były takie momenty, dzisiaj dziennikarze są zachwyceni tym, co on robi na boisku, zresztą trudno się nie zachwycać. Dawno nie było, powiedzmy sobie, szczególnie właśnie na terenie Niemiec, tak dobrego zawodnika jako zawodnika na boisku i takiego człowieka z jego osiągnięciami, z jego zachowaniem, z jego etyką postępowania zawodniczego i życiowego. Sądzę, że tutaj on nie może w tej chwili już zrobić nic. W tej chwili on jest tylko i wyłącznie zdany na osąd, tak jak słusznie pan w tym pytaniu zapytał. Coż on może zrobić? Ja nie widzę, czym ten zawodnik jeszcze może zaimponować w tym momencie, poza tym, co on już dzisiaj w tej chwili pokazuje. Kolejny rok, zawodnik, który strzela ponad 40 bramek we wszystkich rozrywkach przez kolejne 5-6 lat, to jest ewenement, gdzie najlepsi zawodnicy świata takich osiągnięć nie mieli. Ja sądzę, cieszmy się z tego, co mamy, a być może, bo my zapominamy jako Polacy nieraz osiągnięcia swoich, prawda, bliźnich, my ciągle patrzymy, co można zrobić jeszcze. On też żyje pod straszną presją, proszę to wziąć pod uwagę. Od niego w każdym meczu się wymaga, żeby strzelał bramki, żeby asystował. Jako kibica można takie stanowisko zrozumieć, ale to nie do końca jest adekwatne do aktualnej czy formy, czy możliwości zawodnika. I to byłoby na tyle w tym temacie, jeżeli pan podziela ten pogląd. Panie trenerze, ja jeszcze dopytam, bo wśród fanów piłki nożnej, no, zazwyczaj jest tak, że ktoś albo sympatyzuje z Realem Madryt, albo z Barceloną. Nawet jeśli nie śledzi jakoś bardzo uważnie tej ligi, to do którejś z tych drużyn serce bije trochę bardziej. Jak to jest w pana przypadku? Znaczy, ja kiedy prowadził, powiedzmy sobie, Guardiola drużynę, zachwycałem się tym, co robiła Barcelona, nie ukrywam. Tą umiejętnością, powiedzmy sobie, długiego utrzymania się przy piłce, z tym, że sam jest to, jak pisałem te artykuły, które pisałem, bądź kiedy występowałem w telewizji, kiedy mnie zapraszano, mówiłem, utrzymanie się przy piłce jest bardzo istotne, zgodnie ze starą zasadą, żeśmy już ze świętym pamięci Górskim mówili, że jeżeli my mamy piłkę, to nie ma jej przeciwnik, to jest bardzo ważne i istotne. Wtedy nie jesteśmy my zagrożeni. Natomiast to nie może być, jak mówią fajnie Rosjanie, iskustwo dla iskustwa, czyli sztuka dla sztuki. Mhm. Musimy preferować grę bardzo dobrą w określonym sektorze boiska, szczególnie zawsze żeśmy zachęcali, jako że grę skrzydłami, a potem bardzo aktywna gra po przeciwnej stronie, kiedy jest walka o wybiegnięcie na pozycję, żeby tą piłkę otrzymać. Przynajmniej taki kierunek ja w swojej pracy starałem się preferować, mimo że umówmy się komisji, nie do końca mi nie wyszło tak, jak chciałem, nie awansowałem. No dobrze, ale Barcelona czy Real? Dzisiaj, w tym sezonie. Na dzisiaj na pewno w tej chwili gra lepiej Real. W tej chwili lepiej gra Real. Ale kibicuje to... pani? Nie, ja patrzę chłodnym okiem na piłkę. Ja patrzę chłodnym okiem na piłkę. Ja mam nadzieję, że jeszcze się wywrócą i nawet dzisiaj jeszcze, że stracą gola, ale jak to w moim przypadku jest, nic z tego nie będzie. Kto tym razem się dodzwonił? Dobra, z tej strony Andrzej z Warszawy. Cieszę się, że się dodzwoniłem. To już mamy dwóch Andrzejów z Warszawy. Tak. I tak, chciałem was pochwalić, bo jesteście najlepszym w tym programie duetem prowadzących.
bo pan Andrzej chwali, pan Krzysztof krytykuje i to się dobrze uzupełnia. I no, chciałem zadać pytanie panu trenerowi Andrzejowi Stajlowowi. Kiedy zaczynam interesować się piłką, czyli tak w okolicach 2006 roku, to w piłce były tak zwane gwiazdy trenerskie, czyli tam Mourinho, Benitez i tak dalej, Ancelotti. Obecnie z tego, co widzę, to te największe kluby odeszły już od takich dużych nazwisk trenerskich, a stawiają na ludzi, którzy są z tym klubem związani. Tacy jak, nie wiem, Lampard, Solskjaer, czy choćby Zidane i Simeone. No, Nagelsmann, tak. Czemu nastąpiła taka zmiana? Ja wam coś powiem, to jest tak samo jak z zawodnikami. Kończy się pewna, prawda, epoka. Przechodzą bardzo łagodnie i ci, którzy mają te plany strategiczne, bo część ludzi nie rozumie, co to jest strategia, co to jest taktyka, więc przypomnę, taktyka dotyczy konkretnego meczu, a strategia to jest postępowanie na dłuższym etapie, prawda, czasu, szczególnie jak się buduje klub, ale to jest inne zagadnienie. I tutaj widzi pan, wielcy trenerzy, nie wiem, czy pan pamięta, bo pan wspominał, prawda, Mourinho, na pewno świetny trener, ale pamięta pan nieszczęśliwe odbicie piłki przez bramkarza, jeśli mnie pamiętam, nie mylę, Manchester United, dobitka, i tak właśnie awansuje w tym momencie Mourinho z zespołem, prawda, Porto, chyba dobrze pamiętam. I tak się zaczyna jego wielka kariera, gdzie on przychodzi z klubu do klubu. I potem ta sytuacja już jest dużo łatwiejsza. Te nazwiska, które pan zmienił, ja na przykład znam bardzo dobrze Ancelottiego, kiedy był drugim trenerem, kiedy prowadził reprezentację Włocha, byłem u niego w mieszkaniu na dobrej kawie, panem Arrigo Sacchim. Ancelotti. Wyniki doskonałe, w pewnym momencie stagnacja jak w Bayernie, długa stagnacja teraz, prawda, w Napoli miał wicemistrzostwa. Taki jest nasz zawód. Natomiast przychodzi nowe pokolenie trenerów, jak od Kloppa zacznijmy, Nagelsmann, który też miał bardzo dobre wyniki. Sądzę natomiast, że to jest to rzecz naturalna i normalna. Natomiast co jest charakterystyczne? Ci wielcy trenerzy pracują z wielkimi drużynami, do których kupuje się znakomitych zawodników, i ten trend cały czas istnieje, bo właściciel klubu musi grać o to mistrzostwo w każdym roku kolejnym. I oni cały czas się w zasadzie na tej spirali, prawda, znajdują. Zdarzy się tak, że na przykład jak Ranieri, który zdobywa z Leicester mistrzostwo, prawda, Anglii, rok później niestety musi już, prawda, klub opuścić. Ranieri, który zanim zdobył mistrzostwo Anglii, to był wyśmiewany przecież. No bo... Zgadza się, tak. Także to jest trudne pytanie, wie pan, do odpowiedzi, ale taki jest w tej chwili trend. Przychodzi następne pokolenie, ludzie, prawda, wykształceni rzeczywiście, i cały czas korzystali Niemcy z trenerów przecież holenderskich, przez Tuba Kwęsa, prawda, między innymi. I tutaj sądzę, że to jest rzecz normalna, naturalna, a jednocześnie, jak sam pan widzi, bo żeśmy sami korzystali, my Polacy, cała Europa, ze szkółek, prawda, i ze wszystkich nagrań, które żeśmy mieli zarejestrowane, jeżeli chodzi o szkółki piłkarskie Ajaxu, prawda, Feyenoordu, Eindhovenu, a jednocześnie przed taki kryzys, kiedy dwa razy Islandia, 4 lata temu ograła, prawda, Holandię, zarówno na własnym boisku, jak na wyjeździe w meczach, żeby ja była jasność. Pamiętasz, że pan pracował na Islandii? Tak. Jak to się stało? Wtedy to jeszcze to nie to była nie, taka Islandia piłkarska nie, jak dzisiaj. Nie. Oni się zawsze wzorowali na piłce angielskiej. To jest wzór dla nich. Mhm. Zawsze piłka angielska. A jednocześnie zawodnicy emigrowali szczególnie do Niemiec. No nie wiem, taki było kilku takich dobrych zawodników, jak na przykład Ormslev, bardzo dobry zawodnik, ale potem poszli na ten system, prawda, angielski. Najważniejsza rzecz, dobrze to poruszyłeś, to się bardzo pięknie łączy z tym problemem pro junior system. Prezes klubu w Islandii mógł nie przyjść na mecz pierwszej drużyny, ale on zawsze był na meczu dzieci. Mhm. Jak tam widocznie Islandii... jego syn grał. Nie. Oni... To jest... Dzieci w ogóle to jest oczko w głowie w Islandii. Przy kraju, który miał 280, a w porywach do 320 tysięcy ludzi, czyli powiedzmy sobie jedna dzielnica i to nie cała Warszawy, i to państwo powolutku żmudną, solidną, codzienną, prawda, pracą, budową hal, tak jak i Finlandia teraz poszła na hale sportowe, wiedziała, że to jest jedyna szansa, a piłka nożna jako dyscyplina nieśmiertelna, że tak powiem, zawsze była w zainteresowaniu władz, i tak to robiono. Tam jak napisali na trawie, że nie wolno, szanuj zieleń, nie słuchaj, też napisane, ale wszyscy wchodzą, to nikt nie wejdzie. To są właśnie Islandczycy. Jak przyjeżdża maszyna i weźmie bardzo ładnie, otworzy raz, dwa, bo tam trzeba położyć rury, nikt tej darni nie weźmie. Ta sama maszyna przyjdzie, to darń położy z powrotem, jak się rury położy. To jest właśnie między innymi Islandia.
są krajem naprawdę bardzo uporządkowanym. Oczywiście pomagają Amerykanie, ale to musiałbym do historii wrócić, bo przynajmniej pamiętacie państwo, że największy, prawda, szczyt prezydent Reagan i prezydent Gorbaczow spotkali się właśnie w Reykjaviku. Między innymi, kiedy były te najważniejsze, prawda, rozmowy, co dalej robić, między innymi z murem, prawda, berlińskim, który pierwsi naruszyli w sumie swoją działalnością Polacy. Myślę, że jeszcze dwa ostatnie telefony sobie dzisiaj odbierzemy. Teraz jest pierwszy z nich. Halo. Halo, halo. Dobra, słyszymy się najprawdopodobniej. Jakiś powód. Słyszymy pana. Dobra, super. Bardzo się cieszę. Ja bym chciał wrócić do tematu dzisiejszego karnego na Śląsku i sprawy zagrania po wybiciu z rzutu rożnego. Zawodnik Lecha zagrywa w kierunku Kamińskiego, czy w kierunku pola bramkowego. Piłka przechodzi po głowie bodajże Mączyńskiego i trafia do Kamińskiego, który tam później przyjmuje tę piłkę już w Lidze Plus Ekstra. Doszli do tego, że niby legalnie, zgodnie z tym 18 paragrafem, coś tam i tak dalej. No i teraz kwestia tego, ponieważ przepis mówi, zawodnik nie osiąga korzyści, jeśli przebywa na pozycji spalonej, kiedy otrzyma piłkę od przeciwnika, który w sposób rozmyślny zagrywa piłkę. No Mączyński po prostu nie sięgnął. Ona mu się prześliznęła po głowie, przeszła dalej. Jakie mają panowie zdania na ten temat? No my się zgadzamy z przepisem. No bo trudno mi odpowiedzieć, prawda, inaczej. Celowe zagranie, prawda, nawet zawodnik jest zawodnik spalony, ja nawet pomyliłem się, zobaczyłem, podaję do bramkarza, do obrońcy przechwyt, jest oczywiście bramka. Jeżeli to nie jest intencja, nie ma intencji tutaj w tym momencie, bo nieraz tak sędziowie operują tymi określeniami, to zawsze będzie to zastrzeżenia. No ale widocznie jest taka sama decyzja, musiała być z pewnością również i VAR-u. Tak. Bo znowu wrócimy do tematu VAR i współpraca sędziego z VAR-em. A widział pan wpadkę w meczu z Zagłębie Sosnowiec od Raopole sędziego? Nie. Zagranie obrońcy pomocnika do bramkarza, przechwytuje piłkę napastnik, a sędzia podnosi spalonego. No. Niestety go no to nie jest uznamy. Błąd, to nie jest błąd, tylko wielbłąd. To jest wielbłąd, to jest tak wielbłąd jest. I w tym momencie trzeba, żeby sędzia troszeczkę odpoczął, rozważył jeszcze raz, dlaczego taką decyzję podjął. Należy mu się odpoczynek, tak też robiłem przez te krótkie półtora roku. A wie pan, co mu się jeszcze należy? Szczerze? Podwyżka. No. Wie pan dlaczego? No. Bo to brzmi kuriozalnie, ale ja tak się pochyliłem nad tym ostatnio dzięki jednemu z czytelników. To jest rzeczywiście trochę nieporozumienie, że sędziowie w pierwszej lidze zarabiają 1000 zł za mecz, a często w sezonie sędziują 12-14 meczów. Oni tak naprawdę są całkowitymi hobbystami. Hobbystami, amatorami, tak, zgadzam się. I takie wpadki się będą zdarzały, jeśli to będą hobbyści. No tak, ale znowu musimy wrócić do tego, że w tych czasach, nawet kiedy ja jeszcze pracowałem w PZPN-ie, kiedy mnie poproszono o pomoc, konkretnie Lickiewicz z kolatorem i zarządem, bo byłem sam członkiem zarządu, żeby im pomóc, to gdyby nie Boniek, bo przecież Boniek dzisiaj płaci, zarząd PZPN-u płaci dzisiaj naszym sędziom, on pokrywa wszystkie wydatki. To wiesz, jakby wyglądała ta dzisiaj piłka? Uwagę masz słuszną. Ale no wszystkiego nie zrobi związek. No umówmy się, jakąś nie. Związek ma zarządzać, szczególnie tam, gdzie może pomóc, pomaga. Ale to są za małe pieniądze. No dzisiaj sędzia dostaje... Musimy zrobić projekt 500+ dla sędziów. No, co najmniej 500+. Ja sądzę zawsze, wiesz, że każdy przepis, który się Polsce ogłosi, zawsze będziemy szukali, jakby go można obejść, a jednocześnie, co wcale nie znaczy, że tam, gdzie możemy pomóc, pomagajmy sobie. Dobrze. Ostatni telefon dzisiaj. Halo. Halo, witam. Przemek z Łociskiej strony. Szanowni panowie, powiedzcie mi, czy patrzyliście kiedyś na jakąś osobę wykonującą zawód dosyć nieumiejętnie i myśliście sobie, jak to jest możliwe, że ta osoba nadal jest na tym stanowisku i dostaje dosyć dobre wynagrodzenie za tą pracę, którą robi? To jest pytanie ogólne, czy to jest pytanie sportowe? Zawsze jak oglądam swoje programy, to mam mniej więcej taką myśl. Tak. Wie pan co, ja właśnie od pewnego czasu, jak oglądam mecze Widzewa, to tam jest taki obrońca, się nazywa Hubert Połąkiewicz. Ja tego człowieka parę razy widziałem na mieście. Ogólnie, wiecie, pozerka, skóra, fura i komura. I teraz ja jako kibic Widzewa, oglądając mecz z taką drużyną jak Górnik Polkowice, nie wiem, czy panowie wiecie, tam część chłopców, którzy tam grają, oni normalnie pracują na etacie w kopalni. Normalnie tak, pięciu górników jest z kopalni. Jeszcze raz? Pięciu chyba. Pięciu. Tak,
Tak, tam normalnie chłopcy stają sobie, idą na etat, łączą piłkę nożną z no, obowiązkami z zawodowymi, prawda? I teraz ja jako kibic Widzewa, trzymając kciuki za moim kochany klub, miałem dziwną satysfakcję, oglądając jak no, ten parodysta był wkręcany niemiłosiernie w murawę przez paru zawodników Górnika Polkowice. Do tego stopnia, że aż w pierwszej połowie, nawet jeszcze przed końcem, został zmieniony, bo po prostu doznał kontuzji. Nie wiem, może już tak się nogi pozaplątywały, że ciężko było, bym było dalej kontynuować tę grę. Także chciałem się tylko tym podzielić, że dla mnie to jest skandal, że tacy zawodnicy pomimo tak słabych występów i takiej formy nadal grają w takich klubach z taką tradycją jak Widzew i się kompromitują. No na tle fajnie zgranych chłopaków. I ja bym bardzo chciał pogratulować dzisiejszego meczu Polkowicom. Dziękuję bardzo. Nie rozłącza się jeszcze, No, czekaliśmy tak. Na telefon od kibica Widzewa. Oczywiście. Pamiętaj, że Hubert Wąkiewicz tak. Jest czterokrotny reprezentant Polski. Więc to nie w kij dmuchał. Niedoświadczony. Natomiast skoro już jesteś, powiedz nam, będzie awans czy nie będzie i co w tej drużynie nie gra? Poza Wąkiewiczem. Ogólnie no, wszyscy tutaj trzymamy kciuki i żyjemy tą nadzieją, bo no, musimy mieć taką nadzieję. Myślę, że jak nie teraz, no to już nie wiem kiedy. Myślę, że jest tak skład dobrany, że no, kompromitacją byłoby nieawansowanie ligi wyżej. Były mecze, na których byłem, kiedy przyjeżdżał Śląsk Wrocław, w który był wtedy w świetnej formie, przyjeżdżała Legia w Pucharze Polski i naprawdę ten Widzew potrafił stawić im czoła i zagrać naprawdę świetne spotkania i dać widowisko. Dlatego łapię się za głowę razem tutaj z moimi znajomymi, z moją rodziną, oglądając no, takie występy, jak widzieliśmy to chociażby z Krom Częstochowa w Łodzi, czy dzisiaj na Śląsku z Polkowicami. Jeśli można, Krzysiu, przekażemy pana opinię panu Buchalskiemu, szefowi Rady Nadzorczej, natomiast pan mnie zmartwił czym innym, jeżeli czterokrotny reprezentant Polski, jak to podkreślił pan Krzysztof Stanowski, to ja się pytam, to co potrafią zawodnicy rezerwowi w tej drużynie, bo przecież on wychodzi do gry jako zawodnik lepszy od tych, których ale można było zakładać, że jest lepszy, skoro nie no, ma musiał założyć, bo musiał to udowodnić w procesie treningowym, bo to jest bardzo zły prognostyk, to co pan powiedział, jeżeli chodzi o to, czy oni awansują, czy nie, a to, co już tutaj poruszał w tym programie pan Krzysztof Stanowski. No jest to zadziwiające rzeczywiście, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Ja się osobiście tym zainteresuję na pewno, jeżeli tylko będę miał okazję porozmawiać w tym temacie, to zapytam, dlaczego jest tak, jak jest. I to wszystko, co mogę panu tak, w tej chwili powiedzieć. Bardzo bym trenera prosił o to pytanie, bo przecież jest chociażby taki obrońca jak Rudol. On grał w Pogoni Szczecin. Pamiętam, w miarę tak. Udanie, z tego co pamiętam. I co, on siedzi na ławce? Słucham? On siedzi na ławce? Tak, on siedzi na ławce, bo po prostu no, nie łapie się do pierwszego składu, bo no, czterokrotny reprezentant Polski, no, jak mniemam, lepiej wychodzi w procesie treningowym i lepiej wygląda od pana Rudola. A oglądając grę obrony z panem Rudolem, a z panem Wąkiewiczem, no, jestem o wiele bardziej spokojniejszy, kiedy jednak to były piłkarz Pogoni Szczecin hasa sobie po boisku razem obok Daniela Tanżyny niż czterokrotny reprezentant Polski. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, no bo Marcin Robak jest tam absolutnie wyborem numer jeden, ale czy dzisiaj Wolsztyński nie dał sygnału, że trochę za mało się mu ufa? Ogólnie jestem pod wielkim wrażeniem występu Wolsztyńskiego, bo no ogólnie poziom, jaki reprezentował ci Widzew w tym meczu z Polkowicami, przy takim poziomie strzelić trzy bramki, naprawdę szapoba dla niego i myślę, że będzie godnym zastępcą już, kiedy Marcin odwiesi swoje buty. I może znajdzie jakąś inną rolę w naszym klubie. Dziękujemy bardzo za ten telefon. To był
ostatni telefon dzisiaj w piłce nocnej. My jeszcze zobaczmy sobie, co zaproponowaliśmy dla was, drodzy widzowie, w kanale sportowym w najbliższym tygodniu. Oczywiście jutro misja futbol z samego rana, natomiast później wszystko możecie tu sobie dokładnie prześledzić. Mam nadzieję, że będzie interesująco. Ja nie przeczytam wam, ponieważ ten telewizor stoi na tyle daleko ode mnie, że nic nie widzę. Muszę wyłącznie udawać, że jestem w stanie to rozczytać. Z tego, co pamiętam, są dwa nowe programy, które startują od tego tygodnia, czyli magazyn o lidze angielskiej, Football Bloody Hell, prowadzony przez Wojciecha Pielę, to już jutro, oraz magazyn o Formule 1 w czwartek, prowadzony przez Michała Pola. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w kolejnych programach. Moim gościem, jak zawsze, w piłce nocnej, trener Andrzej Stego. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy życzymy. Do zobaczenia i żeby Espanol jeszcze coś wcisnął na koniec. Trzymamy kciuki. Ty też trzymajcie. Może się uda. Dajcie łapki w górę. Pozdrawiam.